pan Janusz Waluś, pomijając niewątpliwie ciekawą dyskusję, w której można by prezentować różne poglądy na jego życie, czyn, który zaprowadził go do więzienia w Pretorii, pomijając kwestie ideowe, w których ja osobiście sytuuję się po stronie tych, którzy uważają strzelanie do sekretarzy partii komunistycznych za czyn niekoniecznie domagający się penalizacji, a w niektórych przypadkach być może działanie w stanie wyższej konieczności. Taki jest mój pogląd. Jeśli ktoś ma inny, chętnie będę się ścierał w trybie debaty.